Gościem sportowego wieczoru jest trener Legii Warszawa Jacek Magiera. Trenerze, stoimy na sztucznej murawie. Jutro mecz z FK Astana. Mają dużą przewagę w związku z tym, że grają na murawie, na której codziennie mają przyjemność grać? Czy dużą, to nie wiem, natomiast na pewno mają na dzień dobry. W żaden sposób nie chcę tutaj się usprawiedliwiać, bo my wyjdziemy jutro na mecz i zrobimy wszystko, aby osiągnąć jak najlepszy wynik i wygrać. Natomiast rzeczywiście jest zupełnie inna murawa niż naturalna w Polsce. My odbyliśmy jeden trening, tak naprawdę w Warszawie na sztucznej trawie, trochę innej niż ta, bez granulatu tutaj jest. Ale zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało podczas meczu. Dzisiaj mamy trening, za chwilę zrobimy wiele takich ćwiczeń, które pozwolą poczuć piłkę, poczuć miejsca na boisku, jak piłka się odbija, jak zawodnicy hamują, jak robią zwroty. To jest bardzo ważny trening, ten dzisiejszy, aby jak najwięcej z niego wynieść. Legia choćby w zeszłym sezonie pokazywała, że gra w lidze i gra w Lidze Mistrzów to dwa zupełnie inne tematy. Potrafiła odciąć się od niepowodzenia w polskiej lidze i zagrać w Lidze Mistrzów świetne spotkanie. Tak będzie i tym razem. Jest pan pewien tego, że Legia wyczyściła głowę po remisie z Koroną i porażce z Górnikiem? Na pewno tak. Oczywiście zupełnie inny odbiór drużyny byłby wtedy, gdybyśmy nie stracili tej bramki na 4 minuty przed końcem meczu z Koroną. Zwycięstwo na pewno pozwoliłoby bardziej optymistycznie wszystkim myśleć. Byliśmy źli po tym meczu, wściekli, że straciliśmy punkty, dwa, które nie miały prawa się zdarzyć. Natomiast dla takiego sportowca ambitnego bardzo ważne jest to, aby zaraz po takim meczu, gdzie się traci takiego gola i nie wygrywa meczu, dostać następny na rehabilitację. I dla nas najważniejsze jest to, że ten mecz jest jutro i będziemy mogli zagrać na dużej świadomości, jak należy grać, aby nie popełnić tych samych błędów, bo to nam się nie może przytrafić. Odszedł przed sezonem Wadis z Legii, Wadis od Djofoe. Zawodnicy, którzy przyszli, będą w stanie go zastąpić. Tutaj w Lidze Mistrzów będą szczególnie potrzebni. Oczywiście, jak najbardziej. Jakbyśmy prześledzili, w ostatnich miesiącach odeszło 6 zawodników, którzy byli podstawowymi piłkarzami. Nikolicz, Pryjowicz, Wadis, Bereszyński, Rzeźniczak miał dobre mecze. Także na pewno ta drużyna jest inna. Natomiast moja głowa w tym, aby tych zawodników jak najszybciej wkomponować w drużynę. Na kilka spraw potrzeba czasu. To nie jest tak, że oni wejdą i od razu będą czuć się tak, jak należy na boisku, rozumieć założenia, wiedzieć, jak w pewnych sektorach na boisku grać, jak reagować po stracie, kiedy mamy piłkę, jak budujemy akcję. To są rzeczy, które potrzeba trenować i potrzeba na to dużo czasu. Poza tym są zawodnicy, którzy inaczej zaczęli przygotowania, jeżeli chodzi o pracę motoryczną, i my też tutaj patrzymy na to, aby tego zawodnika dwoma meczami na przykład nie zabić, aby go później nie mieć fizycznie w sierpniu. To są bardzo ważne aspekty, o których my myślimy. Jest plan na tą drużynę, na pewno zrobimy tutaj wszystko, aby dokonać jak najlepszego wyboru odnośnie składu i będziemy walczyć o to, aby awansować dalej, bo to jest nasz cel, abyśmy grali w czwartej rundzie kwalifikacji do Ligi Mistrzów. Legia zakończyła starania transferowe, okienko transferowe w jedną i w drugą stronę już zamknięte? Nie, jeszcze nie. Do końca sierpnia mamy czas na to, aby pozyskać jeszcze piłkarzy. Mam nadzieję, że nikt nie odejdzie z drużyny, natomiast takiej 100% gwarancji dać nie mogę z różnych powodów. Natomiast jeszcze możemy się spodziewać jednego, dwóch piłkarzy do drużyny. Cały czas gdzieś toczone są rozmowy. Natomiast tego jest dyrektor sportowy, tego jest prezes. Ja przede wszystkim koncentruję się na pracy na boisku, bo to jest podstawa dla mnie. Natomiast wszystkie sprawy związane z budową kadry są konsultowane ze mną jak najbardziej. Trenerze, ostatnie pytanie. Czuje trener presję przed tym spotkaniem? Nieudany początek. Niektórzy kibice zastanawiają się, jak to zwykle bywa. Czy to dobry wybór Jacek Magiera, czy może poszukać kogoś innego? Trener czuje ten komfort? Ale ja tym w ogóle się nie zaprzątam sobie tym głowy. Staram się przede wszystkim otaczać ludźmi takimi, którzy wskażą merytoryczne błędy, wskażą merytoryczne rozwiązania. Natomiast takie, gdzie są rzucone pod wpływem emocji, w ogóle do mnie nie docierają, bo nawet nie mam zamiaru sobie zaprzątać tym głowy. Pracujemy. To, co powiedziałem, tutaj potrzeba czasu na wiele spraw. Nie jest tak, że jednym pstryknięciem palca wkomponuje się nowych piłkarzy do drużyny. Pracujemy, presji nie ma, przynajmniej dla mnie wielkiej. Jestem w tym klubie 20 lat, byłem piłkarzem, byłem drugim trenerem przez wiele lat, dzisiaj jestem pierwszym, także staram sobie z tym jak najlepiej
radzić i wydaje mi się, że jak na tą chwilę wygląda, to wszystko ok. Jaki minimalny wynik trenera zadowoli? Ja nigdy nie typuję. Mnie zadowoli zwycięstwo jutro i to jest nasz cel. Natomiast co będzie, zobaczymy za kilkanaście godzin. Na pewno będziemy walczyć. Dziękuję bardzo. To trener Jacek Magiera przed meczem z FK Astana z Astana Arena.